psychicznie, więc szukam ludzi stabilnych psychicznie, którzy chcą grać, którzy potrafią się skoncentrować. Ale wiesz, tak jak mówię, nie musisz chcieć grać. Możesz chcieć, chcesz się nauczyć projektowania stron? Przyjdź albo napisz maila. Michael, chcę się nauczyć projektować strony. Nie ma problemu. W planie mam inne projekty. Mam w planie wolne media rybnickie, rybnik.com.pl, prawdziwy rybnik.com.pl, więc potrzebuję redaktorów do blogów, blogerek, blogmasterów, tak? Wreszcie założymy, nie wiem, z 15 Instagramów różnych i 50 Facebooków. Także te social media są ważne, więc potrzebuję ludzi, którzy będą to obsługiwać. Z czasem się pojawią reklamy, sponsorzy, pieniądze. Na razie tego nie ma. Ja wiem, że ciężko jest się zaangażować w coś, co nie ma sensu. Wczoraj, co nie ma sensu finansowego, tak? Dla ciebie na początku. Wczoraj byłem na rozmowie o pracy jako kurier rowerowy i kobieta mi powiedziała tak: no nie wiadomo, ile pan zarobi. Nie zarobi pan dużo, może 1000 zł. No wie pan, to jest taka praca dla ludzi, co generalnie, no ja się domyśliłem, to jest praca dla ludzi, którzy nie mają co jeść, więc będą rozwozić te listy. 20 groszy od listu mi zaproponowała. Czyli jak rozwiozę 100 listów, mam dwie dychy. Weź rozwieź 100 listów, człowieku. Nieważne, jeżeli macie dość bycia wykorzystywanym w pracy, jeżeli macie jakieś problemy prawne, to również pamiętajcie, tu w GameDocie ja za darmo udzielam porad prawnych. Możecie przyjść i udzielę wam porad prawnych. Macie problem z sąsiadem, macie problem z policją, macie problem z prawem karnym, ktoś was oszukał na Allegro, ktoś was pozywa do sądu, jakikolwiek problem prawny, uderzcie, napiszcie maila, przynieście papiery, zostawcie to u Tomka na biurku, Tomek mi to przekaże na pewno. Więc nie wiem, na ile Tomek się zgodzi też, bo robię to trochę niezależnie od niego, ale myślę, że Tomek to zweryfikuje i powie mi, co ewentualnie jest okej, a co nie okej. Ja też się nie potrafię komunikować inaczej niż przez YouTube, więc teraz to jest pierwszy opening, Rybnik Gaming Center opening. Otwieramy to Gaming Center, na razie wirtualnie, tak, stworzymy wirtualne biuro, wirtualne dyski, wirtualne platformy, serwery VPS, serwery VPN. Ja was, mogę was nauczyć nawet podstaw hacking, tak? Ale przede wszystkim zależy mi na lifehackingu, czyli żeby lifehacki robić. Nie chce mi się włamywać do komputerów, bo robiłem to w wieku 13 lat i już mi się tu znudziło, tak? Nie włamuję się od 10 lat do kompów, nie łamię haseł, bo to jest nudne. Za dużo tego zrobiłem, za dużo ludzi złamałem i za dużo kompów. Także dzisiaj, Michael, w 100% się po 110. Zawsze dajemy 110% z buku i śliwa razem ze sztosem, tak? Więc dajemy 110%, ja wkładam w to serce. Teraz szukam sobie jakiejś roboty, byle jakiej, żeby tylko mieć pieniądze, żeby w to wkładać codziennie chociaż stówkę. Więc jak macie jakieś info o pracy biurowej dla prawnika, dla eksperta IT w Rybniku, też dajcie znać, ja się chętnie zrekrutuję. Tak jak mówię, w planie Gaming Federation, w planie Wolne Media, w planie stowarzyszenia, w planie serwery, w planie huby, forum. Także dużo tego jest i chyba widzicie, że sam sobie nie poradzę, tak? Że sam mam, za dużo mam pomysłów, a za mało rąk do klawiatury, do pisania. Więc pamiętajcie, jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł, przyjdźcie, zarzućcie pomysł, każdy wasz pomysł zostanie wysłuchany. Pamiętajcie, że tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. Jeżeli nie przyjdziesz i nie podejdziesz do dziewczyny i nie powiesz jej cześć, jesteś śliczna, to nie pójdziesz z nią na randkę, tak? Jeżeli nie przyjdziesz do GameDotu i nie powiesz: słuchaj Tomek, mam fajny pomysł, albo mam kilka gierek, albo mam trochę sprzętu, albo wiesz co, Tomek, nie mam komputera, dałbyś mi sprawdzić pocztę, albo nie wiem, Tomek, pokaż mi, możesz sobie testować grę, człowieku, możesz sobie zagrać, nikt cię nie wyrzuci, nikt od ciebie nie chce pieniędzy, sami nie mamy pieniędzy, więc po co nam twoje pieniądze? Po prostu chcemy to, robimy to za free, w imię miłości, w imię demokracji, w imię szacunku, w imię gamingu, tak? We are all the same, players in the game. Jesteśmy wszyscy tacy sami, nieważne, czy masz 60 lat, czy jesteś młody, czy jesteś młody, czy jesteś stary, to nie ma znaczenia, tak? Liczy się pasja, liczy się miłość, pieniądze się znajdują same. Jeżeli robisz coś z pasją, jeżeli w to wierzysz, to cały świat ci sprzyja. I tym chcę zakończyć, tak? Bo to powiedział Oscar Wilde. Oscar Wilde powiedział, że jeżeli czegoś bardzo mocno pragniesz, to cały świat ci sprzyja. Pamiętajcie, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Więc nie siejmy wiatru, siejmy słońce, zbierajmy plony. Wreszcie pamiętajcie, że wszyscy topimy się w rynsztoku, tak, w rynsztoku. Ale nieliczni z nas sięgną po gwiazdy.
to będą gwiazdy e-sportu, to będą gwiazdy gamingu, to będą gwiazdy demokracji, to będą gwiazdy miłości, po prostu miłości do braci, tak? Ja promuję miłość i szacunek wobec innych ludzi. Wszyscy jesteśmy równi, członkami jednej wielkiej rodziny ludzkiej, tak jak zapisano to w Konstytucji, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Karcie Narodów Zjednoczonych, w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Wszystkie te dokumenty gwarantują nam miłość, równość, szacunek, więc promujmy to. Niezależnie w jakiego Boga wierzysz, czy w ogóle wierzysz, niezależnie kim jesteś, jaki masz kolor skóry, czy jesteś gejem, czy lesbijką, możesz być nawet transseksualistą, możesz być kim chcesz. Przyjdź, rzuć pomysł, my pomożemy. A jeżeli pomysł będzie do kitu, to ci powiemy, słuchaj, ten pomysł jest do kitu, ale fajnie, że jesteś kreatywny, bo my stawiamy na kreatywność, tak? Wszyscy kreatywni ludzie z Rybnika mogą przyjść. Po pierwsze, przyjdźcie się wymienić grami, przyjdźcie sprawdzić VR-kę, przyjdźcie powiedzieć dobre słowo Tomkowi, bo on wkłada w to zdrowie, tak? On wkłada w to swoje własne zdrowie, poświęca rodzinę. On i jego dziewczyna pracują na ten game dot po 10-12 godzin dziennie, żebyście wy mogli przyjść i zagrać, tak? Lokal jest mały, ale jest przytulny, małe jest piękne, tak? Więc trochę tak jak w polskim państwie podziemnym. Tutaj jest nasze kierownictwo dywersji, kedyw tak zwany, więc tu jest nasz kierownik Tomek i zachęcam was, poznajcie go, otwórzcie się na gaming, przyjdźcie na Magic the Gathering w czwartki i w piątki, nie umiecie grać, to przyjdźcie i zostaniecie nauczeni. Tutaj są ludzie, którzy was z chęcią za darmo nauczą wszystkiego. Chcecie się nauczyć Worda, Excela? Nie idźcie do Habaru, w Habarze się płaci 200 za godzinę. Ja was nauczę za darmo Worda i Excela. Chcecie PowerPointa? Nie ma problemu. Chcecie Photoshopa? Nie ma problemu. Chcecie Vegasa montować filmy? Kein problem, my friend. Wszystko dla was. Tylko powiedzcie, że chcecie. Zbierzcie grupę ludzi. Chcecie się rozwijać, uczyć angielskiego, uczyć lifehackingu, uczyć hackingu, tak zwanego white hat hackingu, czyli legalnego hackingu. Cokolwiek, wszystko dla was ludzie, tylko przyjdźcie, pokażcie, że chcecie. Jeżeli się zbierzemy i będzie nas więcej, to zdziałamy cuda. Pojedziecie na Esla już w przyszłym roku, obiecuję. Zobaczycie, że dotrzymam słowa. Jeżeli tylko nam się uda ogarnąć sprzęt i lokal, to pojedziecie na Esla. Będziecie grali z najlepszymi. I to nie mówię o CS:GO, mówię o LoLu, o Overwatchu, mówię o StarCraftie. Ja kocham StarCrafta. StarCraft jest piękny, tak? StarCraft Heart of the Swarm. Pozdrowienia lecą dla Many, dla Tarsona, dla wybitnych graczy, którzy łoją Koreańczyków od lat. Inspiracją dla mnie też był Headshot TV, inspiracją dla mnie jest Morgan, komentator Esla, inspiracją dla mnie są Inet Cox, których kocham, nawet Izak, który robi komerę, jest dla mnie inspiracją. Słuchajcie, kocham was i robię to wszystko dla gamingu, z miłości do gier komputerowych. Ja gram w gry już chyba 20 lat, tak ludzie, 20 lat mi pęka w tym roku, jak gram w gry i nie przestanę. Nawet w więzieniu będę grał w gry w mojej głowie. Nawet w psychiatryku, jak mnie zamkną za medyczne konopie, będę grał w gry w mojej głowie, bo to kocham. Więc olejcie komercję, olejcie te wszystkie puste rzeczy, olejcie ten hazard. Olejcie hazard, no, tu macie hazard. Nie chodźcie tu, tu jest hazard, to jest niedobre, tutaj się przegrywa pieniądze, niszczy rodziny, więc olejcie to. Olejcie marzenia o Majorce na 2 tygodnie, przynajmniej na razie. Skoncentrujcie się, powiedzcie, co chcecie robić w życiu, przyjdźcie, puśćcie maila, puśćcie smsa. Pomagam @zielony.org, game.partner 3 maja, game.rybnik, wreszcie 572-395-206. Napisz Esa, zadzwoń, sprawdź mnie. Po prostu mnie sprawdź, zobaczysz. Zobaczysz, kim jestem, czy powiedziałem prawdę, czy jestem jakimś burakiem, który kłamie, czy jestem kimś, kto wierzy. Milenium, milenium, nowe milenium, ludzie. Nowe milenium gier komputerowych, jeżeli chodzi o Rybnik. Reportaż troszkę uliczny. Bateria GoPro starcza na pół godziny, także za chwilę się to utnie. Naprawdę was kocham i kocham wszystkich graczy, bo wiem, że jest nas dużo. Kocham serwery Soplica CS, kocham serwery Freefrax już nieistniejące. Grałem też na CS Warszawa. Grałem wreszcie na Pukawka, tak? Pukawka.pl. Więc jestem graczem, mam naprawdę spore doświadczenie, jeżeli chodzi o gry i robię to dla ludzi, tak? Marzy mi się, żeby nauczyć się grać w LoLa, więc może jak ktoś z was mnie może nauczyć LoLa, wpadnijcie, odpalimy LoLa u mnie, czy tam w GameDocie, nauczycie mnie LoLa. Hearthstone'a też bym się chciał nauczyć, ale to wszystko potrzeba czasu, tak?
Więc słuchajcie, ja mogę uczyć CS-a, mogę wykładać taktyki, język angielski, web design, web publishing, edycja wideo, edycja foto, Photoshop, Vegas, cały pakiet Office. Znam wszystkie systemy operacyjne, czyli od 9.5 do 10, wszystkie systemy Wam mogę pokazać. Linuxa też się uczę, więc Ubuntu, chcesz robić Ubuntu, nie ma problemu, tak? Cokolwiek, wystarczy tylko jeden telefon, tak? Wystarczy jeden SMS. Nie masz pieniędzy na telefonie, puść sygnał, oddzwonię. Nie masz pieniędzy, żeby wysłać sygnał albo SMS-a, napisz SASnetu, oddzwonię, obiecuję. Sprawdź mnie. Robię to dla GameDotu, który mnie inspiruje. Robię to dla technologii VR, którą pokochałem i robię to dla Was graczy. Strasznie Was wszystkich kocham. Wszystkiego dobrego, Michael.